Nazywam się Krzysztof Matyjaszczyk, jestem posłem naszego regionu. Kiedy rozmawiam z przyjaciółmi o Częstochowie, mówię im o mieście, w którym dorastają moje dzieci. Chciałbym, żeby bez problemu dostały się do przedszkola. Później znalazły tutaj dobre szkoły i w końcu poszły w naszym mieście na studia, które zaspokoją ich ambicje. Chciałbym, żeby znalazły tutaj satysfakcjonującą pracę i założyły rodziny. Chciałbym spędzać z nimi jak najwięcej czasu, cieszyć się i patrzeć na ich szczęście, spokój i dostatek. Chciałbym tego nie tylko dla siebie i swoich dzieci, ale także dla wszystkich Częstochowian. Coraz więcej osób namawia mnie, żebym walczył o taką Częstochowę, o której wspólnie marzymy. Jeśli uda mi się zgromadzić wokół siebie grupę osób, specjalistów z różnych dziedzin, gotowych pracować dla miasta, wezmę udział w wyborach na prezydenta Częstochowy. Wiem, że musimy sobie poradzić z wieloma problemami. Zbyt wielu Częstochowian rozpoczyna tydzień od szukania ofert pracy w gazetach i w internecie, a potem i tak spotykają się w tym miejscu. Tak być nie powinno. Nowe miejsca pracy to mój priorytet, ale nie jedyny. Spójrzmy, tak wyglądało skrzyżowanie Alei Armii Krajowej i Alei Jana Pawła II tuż po zimie. A tak wygląda teraz, na początku lata. Miesiące mijają, a dziury i nierówności pozostały. Niestety każdy częstochowski kierowca dobrze zna to uczucie. I każdy chciałby, żeby wreszcie nasze drogi zaczęły wyglądać normalnie. Dlatego wiem, że poprawa stanu dróg to problem, który także trzeba rozwiązać. A tutaj, w szpitalu na Tysiącleciu, przyszły na świat moje dzieci i kilka pokoleń Częstochowian, a bardzo wielu znalazło fachową i życzliwą pomoc lekarzy. Niestety na skutek czysto politycznej decyzji przyszłość szpitala jest zagrożona. To tylko jeden z przykładów pogarszającego się dostępu do służby zdrowia. O godne warunki leczenia także musimy walczyć. Nasze miasto może być lepsze. Chcę obudzić energię Częstochowy. Szukam sprzymierzeńców, którzy podzielają moje poglądy. Jeśli uważasz, że Częstochowie potrzebne są zmiany, zapraszam do współpracy.